Zaczynamy! Dziś niewielu pamięta tego szczupłego chłopca, ale kiedyś polskie media szalały na jego punkcie. To gimnazjalista Kuba Stępniak, który 15 lat temu zabłysnął jako organizator akcji dobroczynnych. Uważam, że w momencie, kiedy będziemy nieśli właśnie pomoc tym bezbronnym istotom, to może właśnie ten świat będzie lepszy. Organizował koncert charytatywny z pomocą Marii Rodowicz. Cel był szczytny, zwierzęta. Udało się zebrać 30 tysięcy złotych, wystąpiły same gwiazdy. Kulska, zespół Republika. Kuba stał się bohaterem mediów jako obrońca praw zwierząt. Wróżono mu dużą karierę polityczną albo działacza społecznego. Nastolatek współpracował z Jolantą Kwaśniewską, ale w pewnym momencie coś poszło nie tak. Kuba twierdzi, że pierwsza dama wycofała swoje poparcie, gdy on nawiązał kontakt ze sponsorami jej fundacji. Kiedy nie dogadali się w kwestii pieniędzy, jej fundacja i jego koncert miały zbieżne terminy. Ona wypowiedziała mu wojnę, mówiąc: nie ma dla ciebie miejsca w polskim show biznesie. Kuba miał za to zapłacić zespołem stresu pourazowego. Podjął decyzję, że zaczyna wszystko od nowa w Stanach Zjednoczonych. W jednym z wywiadów tłumaczył: media atakowały mnie, rodzinę, szkołę. Straciłem przyjaciół. Pojawiły się sugestie, że współpracuję z mafią. Musiałem uciec. Za oceanem spotkał byłego menadżera Michaela Jacksona, który miał powiedzieć, że zrobi z Kuby boga popu. Wymagało to totalnej zmiany wizerunku. Sam siebie zaskakuję. Idę do łazienki i pytam, kim jest ten koleś? Kuba zaczął ćwiczyć na siłowni i stylizować się na Aleksandra Wielkiego. W 2013 roku został twarzą magazynu męskich modeli Apollo i wydał singiel Stop Feeling. Występował na różnych imprezach jako artysta estradowy, również w Las Vegas. Tu jest wielu ludzi, którzy przyjeżdżając myślą, że łatwo zrobią karierę. On taki nie jest. Kontrowersyjny wizerunek artysty nie był łatwy do przełknięcia dla jego rodziców. Gdy zrobiłem sobie pierwszą sesję wystylizowaną na greckiego boga, moja mama zapytała: dlaczego mi to zrobiłeś? Ale z drugiej strony rozumie, że to Ameryka i tutejszy show biznes jest dziki. Wydaje się jednak, że naprawdę dobry czas dla Kuby dopiero nadchodzi. Niedawno wydał nowy singiel. Chce spróbować swoich sił w wrestlingu, przygotowuje się również do wystąpienia w filmie akcji. Film mówi o bogu Majów, zakochanym w pięknej śmiertelniczce. Zejdźcie mu z drogi, nadchodzi niepowstrzymany Kuba K. Kuba nadal ma poczucie krzywdy, dlatego udziela wywiadu wyłącznie po angielsku. O ewentualnym powrocie do Polski na razie nie ma mowy. To tak jak w związku z dziewczyną, która bardzo cię zraniła. Nie chcesz do niej wracać. Wierzę, że wróci, że nasze dobro narodowe w końcu zatęskni za krajem i mimo, że teraz nazywa się transnacjonalistą, jednak jeszcze ta polskość w jego sercu się odezwie. Viva Las Vegas! Welcome to my Quebec Empire! Czy samozwańczy bóg popu ma szansę podbić amerykański show biznes? Na pewno nie jest miałką osobowością. Czy śpiewać umie? Pozostawmy to prywatnej opinii jego milionom fanów, ale moim zdaniem, skoro Kardashianki robią karierę, to jest miejsce też dla Kuby K.